przesłania świętego Michała Archanioła na XXI wiek. Salvatore Valenti, który jest adresatem szczególnych przesłań świętego Michała, urodził się 11 marca 1984 roku w Palermo jako syn Antonina i Rosali Lopez, pierwszy z trzech braci. Pozostali dwaj noszą imiona Luigi i Claudio. Jego rodzina to prości ludzie. Ojciec pracuje w prywatnej firmie spożywczej, matka jest gospodynią domową. To od niej syn otrzymał wychowanie religijne i to ona, jak dobre katolickie matki, zaprowadziła go w każdą niedzielę do kościoła w parafii Santo Stefano, gdzie proboszczem był wówczas ksiądz Angelo Utro. Już jako dziecko Salvatore kolekcjonował obrazki święte, a podczas mszy świętych często zastygał w zachwycie, kontemplując obraz Jezusa i czuł w sobie wielkie pragnienie przyjęcia komunii świętej, mimo że był jeszcze na to za mały. Dzieciństwo spędził spokojnie pośród zabaw. Wiara zaczęła się w nim pojawiać od trzeciego roku życia w sposób prosty, zrozumiały dla jego wieku. Spędzał godziny kontemplując szopki w domach i kościołach, doświadczając niezmierzonej miłości do Jezusa, o czym stale mówił także swoim kolegom szkolnym. Odczuwał również wyraźną obecność Maryi. Pierwszą komunią przyjął w wieku 8 lat, zaś w wieku 13 jego matka, podobnie jak wielu wiernych w Palermo, zaprowadziła go do pewnego franciszkanina, ojca Matteo La Grua, wielkiego egzorcysty i charyzmatyka, aby pobłogosławił jej syna. Przy tej okazji, trwało to nie dłużej niż 5 minut, kapłan pobłogosławił chłopca, nałożył ręce na jego głowę i wypowiedział proroctwo. W swoim życiu będziesz musiał nieść wielki krzyż. Pan jest blisko ciebie i ma dla ciebie plan. Wtedy Salvatore nie rozumiał znaczenia tych słów, ale dzisiaj wszystko jest jasne. Czyżby ojciec La Gru widział cuda, których miał dokonać Archanioł Michał w życiu tego chłopca? Ojciec Tommaso Gaudio, egzorcysta w Katanii, stał się jego ojcem duchowym i chroni go jak mieczem. W każdą drugą niedzielę miesiąca i ostatnią niedzielę września, zgodnie z życzeniem Archanioła z wizji, Salvatore udaje się na pielgrzymkę do Petrali. Zaczął podróżować po całych Włoszech, jest zapraszany do różnych miast, aby nieść swoje świadectwo i tworzyć nowe grupy modlitewne. W 2009 roku Michał polecił mu odprawić szczególną pokutę, aby ludzkość zrozumiała, że Jezus żyje w Eucharystii i jest naszym jedynym zbawieniem. Ze swojej parafii w Palermo Salvatore udał się z krzyżem do Petrali, pokonując w 3 dni od piątku 27 do niedzieli 29 września 150 km. W 2020 roku pokuta polegała na wyruszeniu z Palermo do Petrali, aby wzmocnić i utrwalić dzieło założone i prowadzone przez świętego Michała. Następnie Salvo miał się udać do Petrali, z Petrali do Brukseli w intencji powstania karty wartości chrześcijańskich dla narodów Zachodu oraz zniesienia praw obrażających Boga. Cała wyprawa trwała ponad miesiąc, od końca września do końca października. W 2021 roku święty Michał poprosił Valentiego, by 2 października mężczyzna zorganizował pokojowe demonstracje przed siedzibami parlamentów w europejskich stolicach, takich jak Rzym i Paryż, w obronie wartości i praw ludu chrześcijańskiego, zwłaszcza w kontekście prawnym. Salvo Valenti twierdzi, że widzi świętego Michała jako młodzieńca pełnego światła, wysokiego, około 2 metry i 20 cm, z lodowato-błękitnymi oczami i jasno-złotymi włosami. Kim jest święty Michał? Imię Archanioła, księcia niebiańskich zastępów, składa się z 3 części. Mikael, co tłumaczy się jako któż jak Bóg, a w Piśmie Świętym
Imię zawsze oddaje istotę tego, kto je nosi. Imię Mikael pojawia się w Biblii 5 razy. Po raz pierwszy występuje we wspaniałej wizji proroka Daniela. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam, przy królach Persów. Księga Daniela, 10 rozdział, 13 werset. W księdze Daniela są jeszcze 2 inne cytaty. Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w księdze prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała, który od pierwszego roku panowania Dariusza, Meda, stanowi dla mnie umocnienie i obronę. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. W Nowym Testamencie archanioł Michał pojawia się 2-krotnie w liście świętego Judy, gdy zaś archanioł Michał, tocząc rozprawę z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego. I wreszcie w Apokalipsie świętego Jana i nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Z Pisma Świętego wyraźnie wyłania się postać archanioła Michała jako obrońcy chwały Bożej wobec zbuntowanych aniołów, dziś obrońcy Kościoła, podobnie jak był nim dla Izraela za czasów Starego Przymierza. Jego misja zwyciężenia szatana i zła trwa nadal w Kościele Chrystusowym. Kult świętego Michała, archanioła, narodził się na wschodzie, jest spuścizną po synagodze i często zastępuje kulty pogańskie. Na zachodzie rozprzestrzenił się bardziej w ośrodkach poddanych wpływom Bizancjum. Historyk z V wieku Sozomenos twierdzi, że cesarz Konstantyn, po tym jak ukazał mu się archanioł, wzniósł słynne sanktuarium poświęcone świętemu Michałowi na przylądku Hestie nad Bosforem. Kult Michała rozwinął się tam do tego stopnia, że już w VI wieku w Konstantynopolu i okolicach znajdowało się około 10 poświęconych mu kościołów. W Egipcie pierwsi chrześcijanie poświęcili Nil świętemu Michałowi i do dziś 12 dnia każdego miesiąca Koptowie z Etiopii odprawiają szczególny obrzęd ku jego czci. Również Longobardowie stali się propagatorami anielskiego kultu, zwłaszcza po zwycięstwie odniesionym 8 maja około roku 662 nad wojskami cesarza Konstantyna II w Ciponto przy Via Salaria. Około 6 mil na północ od Rzymu zniesiono w V wieku bazylikę ku czci świętego Michała, którego święto obchodzono 29 września w dzień Dedicatio Sancti Angeli. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, choć uważam, że w niewłaściwy sposób właśnie w tej jednej dacie połączono święta również pozostałych archaniołów, świętego Gabriela z 24 marca i świętego Rafała z 24 października. Święty Michał jest z pewnością najważniejszym ze wszystkich duchów niebiańskich i pełni wiele funkcji. Istotnym zadaniem Michała jest obrona Kościoła i walka z demonami. Starcie Michała ze zbuntowanymi aniołami jest opisane w Apokalipsie i w związku z tym święty Tomasz z Akwinu napisał: Święty Michał jest tchnieniem ducha Odkupiciela, który przy końcu świata będzie walczył i zniszczy Antychrysta, jak to zrobił z Lucyferem na początku. Wiele starszych osób pamięta, że przed reformą liturgiczną
Soboru Watykańskiego II celebrans i wierni klękali na koniec każdej mszy, aby odmówić modlitwę do Matki Bożej i do Księcia Aniołów napisaną przez papieża Leona XIII. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że właśnie dzisiaj, w czasach, gdy wzywanie Archanioła Michała w obronie przed diabolicznymi wrogami wewnątrz lub na zewnątrz Kościoła jest pilniejsze niż kiedykolwiek, u wielu kapłanów zanika nabożeństwo do świętego Michała. W 1987 roku Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium świętego Michała Archanioła na górze Gargano powiedział: ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci świętego Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. W tej walce Archanioł towarzyszy Kościołowi, broniąc go przed wszelkimi nieprawościami stulecia i umacniając chrześcijan wobec ataków szatana, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. W 1994 roku papież powiedział o słynnej modlitwie do świętego Michała, chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej. Zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata. Innym zadaniem świętego Archanioła jest noszenie kadzidła. Rozpoznaje się w Michale tajemniczego turyferariusza z wizji Izajasza i z Apokalipsy. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, trzymając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze z modlitwami wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem, i wzniósł się dym kadzideł z modlitwami świętych z ręki anioła przed Boga. Podczas błogosławieństwa kadzidła w starym rycie mszy sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II kapłan recytował taką formułę za przyczyną świętego Michała Archanioła stojącego po prawej stronie ołtarza kadzenia i wszystkich wybranych swoich: niech to kadzidło raczy Pan pobłogosławić i jako miłą woń przyjąć. Dym kadzideł w liturgii wyraża nasze modlitwy, dlatego w chwili ofiarowania chleba i wina Archanioł Michał był proszony o przedstawienie Bogu z ołtarza kadzenia w kościele uroczystej modlitwy świętej ofiary mszy. Jeszcze inną ważną funkcją świętego Michała jest bycie przewodnikiem dusz, czyli towarzyszenie duszom zmarłych w drodze na sąd Boży. W ikonografii Archanioł często przedstawiany jest w akcie ważenia dusz zmarłych na swojej wadze. Kościół katolicki zawsze uważał go za wielkiego opiekuna chrześcijan obecnego przy ich śmierci. Przez wiele wieków w momencie ofiarowania w mszach za zmarłych liturgia po modlitwie o uratowanie dusz od piekła odwoływała się do Michała. Chorąży święty Michał, niechaj je stawi w światłości świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. W litanii do świętego Michała Archanioła jest on wzywany jako pomoc konających, światłość i ufność dusz w godzinie śmierci, pocieszyciel dusz w płomieniach czyśćca. Święty Grzegorz Sturs uważa, że to święty Michał przedstawiał Bogu duszę Adama i Ewy, jak również duszę świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny. Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do świętego Michała.
Franciszek z Asyżu, na cześć tego archanioła, praktykował post, który zaczynał się 14 sierpnia, a kończył 29 września. We wrześniu 1224 roku, podczas tego właśnie postu na górze Alvernia, otrzymał stygmaty. Święta Joanna d'Arc była prowadzona i wspomagana przez świętego Michała w wyzwoleniu Francji. Święty Franciszek z Paoli podczas wizji otrzymał od archanioła Michała rodzaj herbu cudownie ubarwionego i otoczonego promieniami światła. W jego centrum widniał napis Caritas, jaskrawo złote litery na niebieskim tle. To słowo stało się mottem małych braci świętego Franciszka z Paoli. Święty Alfons Maria de Liguori napisał, że nabożeństwo do świętego Michała i aniołów jest znakiem przeznaczenia i chciał, aby archanioł był opiekunem redemptorystów, którzy odnawiają śluby zakonne we wrześniowe święto. Salvo Valenti w rozmowach, jakie ze mną przeprowadził, podkreślał, że święty Michał chce stworzyć na ziemi armię czcicieli, którzy będą służyć Bogu jako aniołowie w niebie. Wśród wielu różnorodnych zadań archanioła Michała głównym jest prowadzenie niepowstrzymanej wojny z szatanem. Bitwa, którą on i jego aniołowie stoczyli przeciwko Lucyferowi, nie była rozstrzygająca. Walka się nie skończyła. W rzeczywistości dopiero się zaczęła. Lucyfer i jego demony podejmują nieustanne wysiłki sprowadzania ludzkich dusz na wieczne zatracenie. Archanioł Michał ciągle walczy, aby zapobiec wiecznej utracie dusz, które zostały stworzone przez Boga i odkupione przez Jego boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, Jego męką i śmiercią. Uczeni piszą o sprzeciwie świętego Michała wobec Antychrysta. Niektórzy wraz ze świętym Tomaszem z Akwinu uważają, że to właśnie książę aniołów go zabije. Święty Michał jest szczególnie zaangażowany w walkę ze złymi duchami i wrogami naszych dusz. Działa on według scenariusza wojskowego, który rozpoczął się od jego bitwy i zwycięstwa nad Lucyferem. Posiada ono nieustraszone męstwo, o którym mówił Pius XII, kiedy ogłaszał go patronem bezpieczeństwa publicznego we Włoszech. Jest księciem niebiańskich armii, działa dzięki mocy Boga. Stąd jest malowany w koronie z tarczą, mieczem, w stroju wojskowym, z łańcuchami, stojący zwycięsko nad diabłem. To wszystko symbolizuje jego moc i triumf nad złymi duchami. Oto symbolika związana z postacią świętego Michała Archanioła na górze Gargano. Korona, symbol suwerenności świętego Michała, chwały jego zasług, nagrody za jego zwycięstwa. Miecz, symbol jego dowództwa, gdyż rozkazuje wszystkim chórom anielskim opieki, ponieważ broni Kościoła wojującego, sprawiedliwości, ponieważ sądzi duszę w chwili śmierci. Tarcza, symbol miłości, za pomocą której walczy dla Boga i po stronie Boga. Łańcuchy, symbol świętego Michała jako kata wyznaczonego przez Boga, który wiąże Lucyfera i jego zwolenników. Skrzydła, symbol jego gotowości i sprawności wobec poleceń Bożych. Odkryte stopy i sandały symbolizują prostotę i czystość jego anielskiej natury. Młodość, symbol jego anielskiej natury, która nigdy się nie starzeje i zawsze pozostaje taka sama. Chrześcijańskiego serca, które powinno być zawsze młode i nigdy nie chwiać się w służbie Bogu. Wytrwania w sprawiedliwości. Wojskowa tunika, symbol drogocenności jego szaty, ozdobionej wszelkiego rodzaju drogocennymi klejnotami. Biały kolor figury, symbol jego dziewictwa, niewinności, który odsłania opanowanie, czystość i prostotę jego natury. Demon symbolizuje walkę Michała przeciwko Lucyferowi.
o chwałę Boga, jest jak trofeum jego zwycięstwa, lewa stopa na diable, a prawa uniesiona wysoko, symbolizują jego zwycięstwo nad Lucyferem i triumf nad piekielnym smokiem. Święty Michał zajmuje wobec diabła pozycję podobną do zwycięskich gladiatorów rzymskich nad ich ofiarami. Skromny i pogodny wyraz twarzy, długie włosy z przedziałkiem po środku, nieruchome spojrzenie, eleganckie dłonie symbolizują jego piękno, dostojeństwo, wyższość jako głowy wszystkich serafinów. Święty Michał jest również przedstawiany z wagą w ręku. To symbol ważenia dusz oraz ich dobrych i złych uczynków. Wielki uczony jezuita Korneliusz Lapid w swoim komentarzu do Pisma Świętego w tomie 12 pisze: Święty Michał stoi z wagą, jakby ważył duszę, dobre i złe uczynki każdego. Walka z diabłem, wyróżniająca postać Archanioła Michała, jest aktualna także dzisiaj, ponieważ diabeł wciąż żyje i działa w świecie. W 1994 roku Jan Paweł II zalecił odmawianie tradycyjnej modlitwy za wstawiennictwem świętego Michała, którą papież Leon XIII nakazał odmawiać na zakończenie mszy świętej, aby uzyskać pomoc w walce z siłami ciemności i przeciw duchowi tego świata. Dobrze rozumiemy mądrość polecenia świętego Jana Pawła II, a także mądrość Kościoła, który na przestrzeni wieków nawoływał nas do modlitwy przeciwko zasadzkom szatana i jego kohorty. Szczególnie dzisiaj gromadzimy wszystkie intencje tych, którzy doświadczają wpływu szatana, i zawierzamy je w stawiennictwu świętego Michała Archanioła oraz wszystkich aniołów i świętych, widząc zepsucie moralne szerzące się w świecie i z wielkim zgorszeniem wdzierające się do Kościoła, możemy stwierdzić, że jest to dzieło szatańskie dokonane przez diabła z pomocą ludzi, którzy porzucili Boga i Jego prawo dające życie. Nieuświadomienie sobie intensywnej aktywności szatana w dzisiejszym świecie i w Kościele oznacza podatność na jego wpływ i zaprzepaszczenie walki, do której wszyscy jesteśmy wezwani przez przyjęcie sakramentów chrztu i bierzmowania. Same sakramenty dają nam łaskę stanięcia do bitwy ze świętym Michałem z naszego boku w każdej chwili, a zwłaszcza w momentach zaciętej walki. Wznośmy nasze serca w jedności z niepokalanym sercem Maryi do Najświętszego Serca Jezusa, przybitego i otwartego na przyjęcie nas w każdej chwili. Za wstawiennictwem świętego Michała prośmy o łaskę ofiarowania prawdziwego uwielbienia Bogu, który oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i umacnia nas łaską Bożą do stawienia czoła licznym wyzwaniom, jakie czekają nas w życiu osobistym i w Kościele, byśmy umieli rozpoznać i odeprzeć ataki szatana, zawsze oddając się pod opiekę świętego Michała Archanioła. Często módlmy się tradycyjną modlitwą, której nauczył nas papież Leon XIII.